Już w momencie przyjęcia Leopardów 2-4 do służby w wojskach lądowych w 2002 roku zdawano sobie sprawę, że wozy te są przestarzałe. 10 lat później, w połowie 2012 roku, ruszył program modernizacyjny. Programowi nadano nazwę Leopard2.pl. Modernizacja zakładała montaż nowych urządzeń celowniczych dla działonowego i dowódcy, który otrzymał dookólny przyrząd obserwacyjny z kanałem termowizyjnym, wymianę hydraulicznego systemu napędu wieży i stabilizacji armaty na system elektryczny, założenie agregatu prądotwórczego APU, modernizację armaty przystosowując ją do używania nowocześniejszych typów amunicji, w tym APFSD z DM63A1 i programowalnej amunicji odłamkowej DM11. Pierwszy z Leopardów 2.pl trafił do służby relatywnie niedawno, bo w 2020 roku. Mimo wszystko Leopardy 2 są typem schodzącym w Wojsku Polskim, będącym zastępowanym przez czołgi K2, w przyszłości K2.pl oraz M1A2 SEPV3. W grze Leopard 2.pl jest czołgiem podstawowym 7 ery o battle ratingu 11.3. Maszynę odblokowuje się za pomocą punktów dywizjonowych. Główne uzbrojenie, podobnie jak w Leopardzie 2A4, stanowi 120mm gładkolufowa armata Rheinmetall RH-120 o długości 44 kalibrów. W grze jest ona w stanie strzelać pociskami kumulacyjnymi DM12A1 o penetracji 480mm, pociskami odłamkowymi DM11 z możliwością zaprogramowania dystansu, na jakim pocisk wybuchnie, oraz dwoma rodzajami pocisków przeciwpancernych stabilizowanych brzechowo. DM33 o przebijalności 481 mm jednorodnego pancerza stalowego na dystansie 10 m i DM43 o przebijalności 536 mm RHA. Czołg posiada także celownik termowizyjny drugiej generacji, pionowego, jak i dowódcy. Kierowca wyposażony jest w noktowizor drugiej generacji. Jest to bezpośrednie ulepszenie względem pozostałych czołgów rodziny Leopard 2, w których termowizor drugiej generacji nie występował albo w ogóle, albo wyłącznie na przyrządzie obserwacyjnym dowódcy. Leopard 2.pl wyposażony jest także w dalmierz laserowy, używany tak do pomiaru odległości, jak i programowania pocisków DM11. Oczywiście nie można także zapomnieć o wyrzutni granatów dymnych, których jest aż 16 sztuk. Należy pamiętać, że czołgi rodziny Leopard 2 nie posiadają wytwornicy dymu, w przeciwieństwie do maszyn radzieckich i amerykańskich. Mobilność wozu jest doskonała, jego maksymalna prędkość wynosi 68 km na godzinę. Oczywiście rzadko kiedy zdarzy się, że będziecie mogli taką prędkość osiągnąć, bo nie będzie zazwyczaj kiedy i po co. Czołg jest jednak wysoce mobilny w terenie i nawet na śniegu, oczywiście przy dosyć długim rozbiegu, osiągnie prędzej czy później prędkość maksymalną. Na wstecznym, a uwierzcie, będzie się bardzo często przydawał, wyciągniemy 31 km na godzinę. Pivot o 360 stopni zajmuje około 8 sekund. Jedną z największych zalet Leoparda 2.pl jest jego pancerz wieży, a przynajmniej jego część. Co przez to rozumiem, to fakt, że o ile prawa strona, patrząc na czołg od przodu, jest opancerzona dobrze, tak poziom opancerzenia maski działa i lewej strony wieży jest daleki od optymalnego. Jest jednak przy tym stwierdzeniu mała gwiazdka. Mówię bowiem o amunicji kinetycznej. W przypadku amunicji chemicznej, takie jak pociski kumulacyjne, odłamkowe, włączając w to rakiety niekierowane i przeciwpancerne pociski kierowane, dla tych typów amunicji wieża Leoparda 2 jest niemalże nieprzebijalna, jeśli jest trafiona od przodu. No, chyba że macie więcej niż 900 mm penetracji, ale jest to spotykane bardzo rzadko i tylko na wybranych pojazdach, takich jak Chryzantema M czy BMP 2M. Boki wieży chronione są jedynie przed pociskami chemicznymi. Przód aż do 1100 mm, środek do około 650, a tył do 300 mm. Nisza wieży nie jest chroniona pancerzem specjalnym, jedynie stalą o wysokiej twardości. Tutaj chciałbym wspomnieć o pewnej ciekawej rzeczy co do wieży Leoparda 2.pl. Mianowicie pociski APFSD z BMP 2M nie są w stanie przebić jej prawej burty, nawet poza pancerzem specjalnym. Oznacza to, że BMP 2M nie będą w stanie zagrozić amunicji, jeśli będą strzelać w prawą stronę wieży. Podkreślam, prawa strona wieży. Przez lewą burtę BMP 2 przegryza się do amunicji niemalże od razu. Warto zaznaczyć, że czołg jest wyposażony w płyty wydmuchowe, więc nawet w wypadku trafienia amunicji w wieży jest spora szansa, że przeżyjemy jej wybuch. Jeśli chodzi o tył wieży, no nawet nie ma co komentować, przebijają go nawet rezerwy.
Pancerz Kaduba to nic specjalnego, więc nie będę się o nim rozgadywał. Wystarczy wiedzieć, że jeśli macie więcej niż 300 mm penetracji na amunicji kinetycznej, to przebijecie przód Leoparda 2PL praktycznie wszędzie. W przypadku amunicji chemicznej potrzeba 600 mm penetracji. Boki Kaduba także nie są dobrze chronione. W najgrubszym miejscu mówimy o 45 mm plus cienkiej warstwie paliwa, bo paliwo także służy za pancerz. Warto jednak wspomnieć, że przedział kierowcy jest chroniony, choć tylko częściowo, za pomocą kompozytowych fartuchów bocznych, które będą w stanie zatrzymać pociski kumulacyjne o przebijalności do 215 mm. Tak, wiem, że nie jest to dużo, ale jest to zawsze coś. W przypadku pancerza tylnego jest nawet gorzej niż w przypadku wieży. Jeśli będziemy mieli wystarczająco dużego pecha, możemy stracić przekładnię nawet przez wielkokalibrowe karabiny maszynowe. Leopard 2PL sprawdzi się niemal w każdej roli, jaką można dać czołgowi podstawowemu. Dalekie dystanse, co jest moją preferowaną opcją, ale można też używać go do walk na średnich i nawet bardzo krótkich dystansach. Zalecam tak, żeby nie brać do meczu więcej niż 16 pocisków. Powód? Kadłubowy magazyn amunicji, który przy najmniejszym kichnięciu w jego stronę ma tendencję do zgłaszania Leoparda 2 do zawodów w rzucie wieżą. Mój preferowany magazyn amunicji zawiera 12 pocisków DM43, 2 pociski DM12A1 i 2 pociski DM11. Mój tok rozumowania jest następujący. DM43 używam przeciwko innym czołgom, DM12 używam kiedy jest okazja, strzelając w lekkie pojazdy pokroju BMP i zestawów przeciwlotniczych, a DM11 odłamkowe są stosowane do strącenia helikopterów, zwłaszcza tych, które wiszą sobie dosyć daleko poza polem bitwy. Oczywiście jest to tylko mój sposób nagrania, możecie sobie dostosować rozkład amunicji do waszych potrzeb. Dużym minusem Leoparda 2PL jest też fakt, że bardzo łatwo wpuszcza pociski, gdy strzela się w okolice pierścienia wieży oraz celownika działonowego. I o ile na pierwsze da się łatwo zaradzić, wystarczy znaleźć coś, co nam zasłoni ten pierścień wieży, tak celownik jest widoczny zawsze, bo znajduje się bardzo wysoko na wieży. Dlatego też osobiście preferuję trzymać się na większych dystansach, ponieważ daje mi to możliwość po prostu unikania nadlatujących pocisków, a i po prostu przeciwnik ma o wiele trudniej trafić w czułe punkty, bo są mniejsze. Wizualnie Leopard 2PL jest moim zdaniem najzwyczajniej w świecie przepiękny. Wygląda zdecydowanie odmiennie od Leoparda 2A4 i 2A5. Od tego pierwszego, z powodu obecności pancerzy kompozytowych i większej ilości koszy transportowych na wieży, a od tego drugiego, z powodu, że struktura wieży nadal wywodzi się z Leoparda 2A4, więc nie było możliwości zamontowania charakterystycznych klinów z przodu bardzo wysokiej jakości, podobnie jak tekstury, a w połączeniu z odpowiednimi naklejkami i dekoratorami 3D można poczuć się niemal tak, jakby patrzyło się na prawdziwy wóz. Podsumowując, Leopard 2PL jest głęboką modernizacją niemalże antycznych już Leopardów 2A4, wyposażono w o wiele bardziej zaawansowane systemy obserwacyjne, armatę używającą amunicji o lepszych właściwościach balistycznych oraz poziomie ochrony dorównującym wiele nowszym Leopardom 2A5. Pomimo faktu, że jest to modernizacja Leoparda 2A4, czołg całkiem komfortowo czuje się na BR-ze, na którym się znajduje i w mojej opinii jest niemalże na szczycie łańcucha pokarmowego, jeśli tak to można nazwać. Jest to czołg wysoce uniwersalny, zdolny do radzenia sobie w niemalże każdej sytuacji, w jakiej zostanie postawiony. Jak zawsze, dziękuję za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka. Jeśli nie, dajcie dislajka i też dajcie znać oczywiście, co poprawić w następnym filmie.